Zacznę od cytatu. Wzywamy polski rząd do natychmiastowego powrotu na ścieżkę praworządności oraz wycofania się ze zmian uzależniających sądownictwo od władzy wykonawczej. Trwanie władz centralnych w dotychczasowej postawie doprowadzi do poważnego naruszenia polskiej racji stanu. To jest fragment stanowiska ruchu samorządowego Tak dla Polski. To jest oczywiście pokłosie tych informacji, które wczoraj się pojawiły i na łamach Rzeczpospolitej, ale nie tylko, bo także Financial Times, że nie tylko środki na KPO do nas nie dotrą, ale również z Funduszu Spójności pieniądze nas ominą. A to oznacza, że jednak samorządy nie będą mogły przeznaczyć pieniądze na inwestycje. Samorządy są przestraszone. No. Ale to przypomnijmy, że większość tych samorządów to są posłowie, znaczy to są ludzie z opozycji, ale przypomnijmy, że w Polsce nie jest żadna łamana praworządność. Wszystkie rozwiązania, które wprowadziliśmy, to są rozwiązania, które obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej, a oni to nawet wiedzą, tylko teraz jakby to tłumaczą w ten sposób, że no owszem, może i w Polsce są takie rozwiązania jak gdzie indziej, ale Polska ma gorszą tradycję i gorszą kulturę. To jest pogląd rasistowski. No dobrze, ale do czego się zobowiązaliśmy? Do czego zobowiązał się również polski premier? Mówił o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Mówił o powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością. Zgodził się na kamienie milowe. W związku z tym, jeśli tego nie ma, no to nie ma pieniędzy również na KPO, a być może nie będzie również pieniędzy z Funduszu Spójności. Panie pośle, dlaczego wy się nie możecie dogadać z Komisją Europejską? Znaczy dlatego, że Komisja Europejska nie ma dobrej woli w tym zakresie i pamiętajcie Państwo, czyli raz chcę powiedzieć, nie ma w Polsce nie złamana żadna praworządność, bo oni po prostu uważają, że my mamy gorszą kulturę i tradycję. Uważam, że Polska ma od wielu tych państw lepszą kulturę i tradycję, demokratyczną, konstytucyjną, pierwsza konstytucja w Europie i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, Izba Dyscyplinarna jest już zlikwidowana, my zrobiliśmy gest, mimo że oni w sposób oczywisty łamali traktaty, nakazując nam rozwiązanie tej Izby Dyscyplinarnej, ale proszę bardzo jest rozwiązana i dalej nie ma pieniędzy. My po prostu musimy zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Ta gra jest bardzo prosta. Niemcy chcą osadzić swojego człowieka w Polsce, Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, w którą inwestują już od wielu lat i w związku z tym wykorzystują fundusze europejskie i naiwność dużej części Polaków, którzy uważają, że w Polsce brakuje praworządności. Polacy uważają, że w Polsce brakuje praworządności. No ale to nie jest tylko zdanie Komisji Europejskiej, bo jest również wielu ekspertów w Polsce, którzy pokazują, że łamiemy praworządność. No. No tak, ja wiem. Oni uważają, tak jak właśnie ta Komisja Wenecka i tamci z Unii Europejskiej, że to, co wolno w Niemczech, nie wolno w Polsce. Natomiast ja nie zgadzam się z takim rasistowskim poglądem. Oczywiście to jest już od czasów XVIII wieku mieliśmy elity polskie niestety elity opłacane z zewnątrz. No i dzisiaj dzieje się dokładnie to samo, ale... No jeżeli... Ale przepraszam bardzo, kogo pan oskarża, że nie miał być opłacany z zewnątrz? No jeżeli pani pyta o tych ekspertów, no to przecież to są eksperci fundacji, które dostają pieniądze na przykład albo od Sorosza, albo który przecież jasno określa swoje cele polityczne, prowadzi największą tego typu fundację w Polsce, albo są dodatkowe środki dysponowane przez Komisję Europejską, która przecież wprost ustami szefowej Komisji Europejskiej mówi co? Mówi, że Donald Tusk chce, żeby Donald Tusk został premierem. Czyli nie interesuje ją demokratyczny wybór Polaków, tylko interesuje ich interes Niemiec. I można udawać, że tego nie ma, tak jak robią to samorządowcy, ale takie są po prostu fakty. Niemcy nie chcą silnej Polski. Ale jeszcze nawiążę do tego, co napisali samorządowcy, że w naszej ocenie jeszcze nigdy Polska nie była tak blisko wyjścia z Unii Europejskiej i dalej. Diagnoza samorządowców jest jednoznaczna. Ewentualny brak środków z Unii doprowadzi najpierw do kryzysu gospodarczego, a w konsekwencji do potężnego sporu społecznego z fundamentalnym pytaniem, po co nam obecność Polski w Unii Europejskiej. I trudno się z nimi nie zgodzić. Czeka nas kryzys gospodarczy. Przecież słyszeliśmy, że te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I z KPO, już nie mówiąc o funduszach spójności. Że te pieniądze z KPO to jest po prostu nowy plan Marshalla. To znaczy, to po pierwsze, nie, to w ogóle wszystko inaczej, pani redaktor. Jak to inaczej? W ogóle wszystko nie. To mówił pan premier Morawiecki, premier polskiego rządu. Dobrze, ale to uporządkujmy dyskusję. To znaczy, po pierwsze, te apele wydaje, po pierwsze, oczywiście pieniądze każde by się przydały, tylko musimy zrozumieć, że Niemcy poprzez Unię Europejską stawiają nam warunek. Mówią, że albo premierem będzie proniemiecki człowiek w Polsce, albo nie dostaniecie pieniędzy. I problem polega na tym, że jestem przekonany, ale przecież to Polacy będą wybierać, kto ma rządzić następną kadencję. Ja wiem, ale to jest oczywisty szantaż, dlatego że liderem tego ruchu samorządowego, o którym pani mówi, jest Rafał Trzaskowski, który przecież wprost mówił, że pieniądze będą mrożone do czasu, kiedy oni wygrają. Co to jest, jak nie szantaż? Po prostu oni uważają, że za pomocą Niemiec można zdobyć władzę w Polsce, tak samo jak uważała Targowica kiedyś w Polsce. Jestem przekonany, że to wszystko, co pani czyta, kiedyś jak będą pisane podręczniki, będzie kwalifikowane jako Targowica 2.0. Dlatego, że oni uważają, że nie najważniejsza jest decyzja Polaków, kto rządzi w Polsce, tylko Niemiec. I oni pieniędzmi próbują wymusić. Czyli rozumiem, że tych pieniędzy po prostu nie będzie.
Nie, to już one mogą być, tylko my musimy wreszcie zrozumieć, że po drugiej stronie nie ma złej, nie ma dobrej woli. Ja chciałbym, żeby była, ale po prostu tej dobrej woli nie ma. Jeżeli zaczniemy wreszcie twardo grać z komisją, zaczniemy stosować weta, zaczniemy wykorzystywać różne nasze możliwości, które się pojawiły w tej chwili. Polska jest dzisiaj głównym... Znaczy po prostu nie masz szans na zwycięstwo Ukrainy bez Polski. Dlatego sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest tak silny. No dobrze, ale Unia Europejska nie może być naszym wrogiem właśnie dlatego, że jest za naszą miedzą, jest po prostu toczy się wojna, regularna wojna. Dlaczego my jeszcze wojujemy z Unią Europejską? Ale nie, przepraszam bardzo. Ogromna zasługa w tym, że jest wojna, to jest właśnie wina tej organizacji, o której pani mówi, dlatego że to ta organizacja pozwoliła na to, żeby budować Nord Stream 1, Nord Stream 2, żeby stawiać na gaz. Przepraszam, a Unia Europejska jest winna temu, że wybuchła wojna w Ukrainie, że Putin napadł na Ukrainę, tak? Ja mówię, to już teraz to pan absolutnie przesadził. Nie, absolutnie nie przesadziłem. Nie powiedziałem, że jest winna, ale że ma w tym duży udział, dlatego że postawiła na rosyjski gaz, a gaz jest bronią Putina. Czy to jest prawda, czy nie? Czy Putin używa gazu jako broni, pani zdaniem? Potrafi szantażować, to prawda. No to a kto spowodował, że my jesteśmy uzależnieni od gazu? Niemcy i Unia Europejska, zgadzając się na Nord Stream 1 i Nord Stream 2. I taka jest prawda. I wbrew temu propagandowemu przekazowi, który można słyszeć od rana do wieczora w Radiu Z, że Unia Europejska jest taka dobra i gwarantuje nam bezpieczeństwo i w tych wszystkich po prostu Pan chyba nie słucha w takim razie od rana do wieczora Radiu Z. Pokazujemy różne punkty widzenia, więc proszę nie przepisywać Radiu Z po prostu jakichś propagandowych zagrywek, tak? Więc proszę się z tego wycofać natychmiast. Nie, absolutnie się z tego nie... Słucha pan Radia Z od rana do wieczora, żeby opowiadać takie po prostu farmazony, przepraszam za wyrażenie. No. Ale to nie są absolutne, to nie są farmazony, tylko jeszcze raz chcę powiedzieć, Unia Europejska... Chociażby, że to pan, że tutaj jest pan i może pan powiedzieć, co pan chce po prostu, a ja z panem polemizuję, do czego mam prawo. Więc niech pani opowiada, że generalnie jest tylko jednostronny przekaz. Z dużym szacunkiem akurat dla pani redaktor, ale prawda jest taka, że co z tego, że jeden czy drugi, bo to jest taka typowa propagandowa teza w radiu, w TVN-ie i w tych wszystkich mediach, że skoro zapraszamy polityka PiS i może powiedzieć, co chce, prawie może powiedzieć, co chce, akurat pani redaktor daje takie możliwości, no to znaczy, że my jesteśmy obiektywni. Nie, tak to nie działa, szanowna pani redaktor, dlatego że co z tego, że ja mogę sobie przyjść i teraz powiedzieć rzeczywiście, co chcę, skoro potem jakby w serwisach informacyjnych co godzinę będzie informacja, że zły PiS wyprowadza nas z Unii Europejskiej, albo że Zjednoczona Prawica jest prorosyjska, albo Bóg jeden wie, co jeszcze i trzeba stawiać na Donalda Tuska. Po prostu przyjmijmy jedną rzecz. Tusk i jego ekipa, Trzaskowski i tak dalej, głosowali wielokrotnie w Parlamencie Europejskim, żeby Polska była objęta sankcjami i żeby zablokować Polsce KPO. Dlatego jest zablokowane w Polsce KPO. Ale Donald Tusk rządzi przecież od 2015 roku. Od 2015 roku rządzi Zjednoczona Prawica. A z drugiej strony, jeżeli pana szef partyjny Zbigniew Ziobro mówi o Donaldzie Tusku, że to jest niemiecki kolaborant w Polsce, naprawdę, serio, przecież to jest po prostu nie do obrony. Tak byśmy się cofnęli do czasów II wojny światowej. No, słowo kolaborant niemiecki kojarzy się najgorzej jak można. Znaczy to dobrze, to ja użyję innego słowa. To niemiecki słup polityczny w Polsce. Myślę, że on jest bardziej właściwy, żeby już nie używać porównań militarnych. Natomiast rzeczywiście Donald Tusk... No to są z kolei takie porównania rodem z gangsterki. Nie. Donald Tusk jest politycznym niemieckim słupem. Zresztą można sobie pooglądać to, co on mówi na temat... Mówił CDU, że wasze rządy były dla Europy błogosławieństwem. Ja wiem, że jest teraz dysonans poznawczy, bo ja mówię prosto z mostu, bo już mam dość tego, po prostu tej hipokryzji i kłamstw w tych wszystkich mediach. To jest tak, że przecież Donald Tusk pani mówi, że nie rządzi, ale rządzi jego, on był szefem największej partii. Nie rządzi. Teraz rządzicie od 2015 roku. Ale rządzi Zjednoczona Prawica. Dobrze, kilka miesięcy temu był szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim, która głosowała za sankcjami na Polskę, żeby obłożyć Polskę sankcjami takimi, żeby na przykład nie wypłacać KPO. Oni za tym głosowali. W związku z tym ponoszą za to odpowiedzialność, bo gadać można wszystko, ale sprawdzić można łatwo czyny w głosowaniu. Proszę bardzo. Tusk i Platforma, Trzaskowski głosowali za tym, żeby Polskę obłożyć sankcjami. I tutaj muszę postawić pauzę. Tutaj muszę postawić pauzę, ponieważ zakończyliśmy część radiową, a chciałabym jeszcze pana zapytać, czy powinna powstać komisja do spraw afery podsłuchowej, komisja śledcza w Sejmie. I o to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski. Gdyby pan jeszcze coś chciał dokończyć, to proszę. Bo pani pytała teraz o komisję śledczą, prawda? O to tu mam dokończyć, tak? Tak. Czy powstanie komisja śledcza do spraw afery podsłuchowej? Wiadomo, o czym mówi. Czytał pan tę publikację Newsweeka, który doniósł, że świadek Marcin W., czyli były
były wspólnik w interesach, jeśli chodzi o sprowadzenie węgla z Rosji, Marka Falenty, zeznał w śledztwie, że Falenta miał sprzedać Rosjanom nagrania z rozmowami z politykami czy rządu PO-PSL. No wiadomo, gdzie były te nagrania. Były w dwóch miejscach, w Sowie i Przyjaciołach i były również w Amber Roomie. I te nagrania miały zostać sprzedane na miesiąc przed wybuchem afery podsłuchowej w czerwcu 2014 roku. Ta afera wybuchła. No tak, ta teza jest po prostu wręcz przebojowo-kabaretowa, dlatego że z niej wynika po pierwsze, że Rosjanie stali za aferą podsłuchową, skoro tak, no to pytanie, po co w takim razie mieli kupować taśmy od Falenty? Czyli to jest takie logiczne pytanie. Bo może sprzedawał taśmy właśnie z Amber Roomu, a nie z Sowy i Przyjaciół. No dobrze, no ale to w takim razie to by oznaczało, że Rosjanie kupowali jednak, skoro stali za tym wszystkim, to znaczy, że kupowali taśmy sami od siebie. No to jest pierwszy logiczny błąd. Druga kwestia jest taka, a może były dwie różne grupy, jeśli chodzi o Rosjan? To wtedy upada pierwsza teza tego, że jednak Rosjanie za tym stali. To w takim razie stał Falenta, który chciał sprzedać to Rosjanom. Tylko problem polega na tym, że na przykład Falenta zaprzecza temu, co tym mówi ten jego współpracownik, ale tego to już tak jak ale jakoś jasno... Ale dla pana Falenta jest wiarygodny jako osoba, która miał się stawić w areszcie, a uciekł do Hiszpanii? O, i to jest właśnie słuszna teza, pani redaktor. Obydwoje, to znaczy idą z tym tokiem rozumowania, skoro Falenta jest niewiarygodny i tutaj pani ma rację, no to równie dobrze niewiarygodny jest jego współpracownik. A pani teraz, znaczy nie mówię, że pani, ale Newsweek stawia tezę, że, bo akurat to się im podoba, że współpracownik Falenty w swoich kłamstwach, możliwych kłamstwach jest wiarygodny, a Falenta, który temu przeczy, jest niewiarygodny. No czytam w tym tekście Newsweeka, że dla prokuratury jednak bardziej wiarygodny jest Marcin W. Był również badany wariografem, ale w innym wątku. Na przykład odpowiadał na pytanie, czy Rosjanie inspirowali pana Falentę, jeśli chodzi o organizację tego całego procederu. No i to by przeczyło z kolei, czyli tak, najpierw żeśmy pokazali, na czym polega absurd pierwszej i drugiej tezy, a ta trzecia teza, że jest tak, jak pani redaktor mówi, to przeczyłaby temu, że niebadany był wątek związany z zaangażowaniem obcych służb, skoro jednak takie pytania były zadawane, ja tego nie wiem, ale skoro były, no to że oni sami sobie zaprzeczają, że to jest śmieszne. A wie pani, co jest z tym wszystkim najśmieszniejsze w całej tej historii? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że moim zdaniem jest to próba odwrócenia uwagi od oczywistego faktu, który dociera wreszcie do polityków Platformy. Że ludzie zrozumieli po tym, co stało się w Rosji, jak bardzo prorosyjską politykę prowadzili właśnie oni. Dlatego, że każdy, jak już dzisiaj rozumie i widzi, że głównym narzędziem prowadzenia polityki przez Putina w Europie jest energetyka i każdy wreszcie zrozumiał, że Baltic Pipe zablokował Tusk, że Tusk i jego ludzie z jego rządu umorzyli długi Gazpromowi, że podpisali wieloletni kontrakt z Rosją i proszę sobie dzisiaj wyobrazić... No tak, tylko że ja tylko dodam od siebie, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jednak sprowadzano bardzo dużo węgla rosyjskiego. Ponad 13 milionów ton. A za czasów rządów Tuska to było ponad 4 miliony, 4,5 miliona ton. No to chyba jest różnica. Tak, tylko że teraz powiedzmy sobie tak, że czym innym jest gaz, o którym teraz mówię, którego Putin używa jako broń, a czym innym jest węgiel, gdzie są inne możliwości. No węgiel teraz jest jednak kluczowym surowcem, musi pan przyznać, bo węgla przynajmniej póki co brakuje, a ceny są po prostu horrendalne. No i właśnie chcę przejść do tego węgla, chcę wytłumaczyć, dlaczego było tak, że tego węgla rzeczywiście sprowadzały firmy prywatne w Polsce tak dużo. A właśnie dlatego, że Donald Tusk i cała jego ekipa zgodzili się na to, żeby Polacy przede wszystkim po prostu niszczyli polskie kopalnie, nie zgadzali się na to, żeby odkrywać nowe ściany, żeby węgiel mógł być tańszy i nakładali na polski węgiel sztuczny podatek ideologiczny ETS. W dodatku jeszcze Tusk, jak był premierem, to zgodził się na ten mechanizm SMR-u, czyli wycofywania uprawnień, który wiadomo, że był odłożony w czasie. I z jednej strony teraz tak, ludzie w Polsce mieli węgiel, na którym siedzą. My w Polsce siedzimy na węglu, który mógłby być tani, ale był obłożony podatkiem i innymi ideologicznymi. Ale on jest też gorszy jakościowo, z tego co pamiętam. Jest zdecydowanie gorszy jakościowo. To zależy. Mógłby być lepszy jakościowo, gdybyśmy inwestowali w górnictwo i gdybyśmy odkrywali nowe ściany i w nowe technologie. Ale ponieważ Tusk tego nie robił, no to spowodowało, że jeżeli jeden węgiel, który mamy w własnym kraju, jest obłożony idiotycznymi podatkami, a drugi z Rosji jest po prostu, nie ma tych podatków, no to ludzie ściągali ten tańszy. Ale to jest wina Tuska i tych wszystkich ideologów europejskich, bo przecież co to jest za absurd?
absurd, mi się do dzisiaj to w głowie nie mieści, że my musimy ściągać, Polska, która leży na węglu, mogłaby wszystkich, po połowę Europy obdzielić tym węglem i swoich obywateli, musimy ściągać węgiel z Kolumbii, bo Tusk i ta cała jego banda z tymi ideologami z Unii Europejskiej nakładają sztuczny podatek na węgiel, dlatego że chcieli, żeby wszyscy kupowali gaz od Rosji poprzez Niemcy. Taka jest prawda w tej sprawie. Wracam do pytania, czy powinna powstać komisja śledcza do spraw wyjaśnienia afery podsłuchowej, no skoro prokuratura, jak donoszą media, no nie zajmuje się wątkiem ewentualnego szpiegostwa, czy też w ogóle wpływów rosyjskich. Czy ustalmy jedną rzecz w sprawie prokuratury i tego. To, czym się zajmuje, to mam nadzieję, czym się zajmowała, to powie pan minister Ziobro, ale według mojej pamięci, to po pierwsze, przecież ta sprawa wybuchła w czasie, kiedy rządziła Platforma i to prokurator za czasów Platformy Generalny zajmował się tą sprawą, jak i wszystkie służby. No tak, to znaczy, ale od końca 2015 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, to prokuratorem generalnym jest i jednocześnie ministrem sprawiedliwości. No tak, ale od 2016 roku, bo to jednak musiało troszeczkę po prostu płynąć czasu, żeby wprowadzić te zmiany i przewrócić połączenie tych dwóch funkcji, czyli prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości. No ale te funkcje sprawuje od właśnie tych prawie 8 lat pan minister Ziobro. To prawda, tylko że ja mówię, że od 2014 do tego 2016 to są prawie 2 lata, gdzie Platforma miała to w swoich rękach i skoro twierdzi, że tyle było nieprawidłowości, to gdzie oni to wszystko pokazali? Jeżeli chcieli badać jakieś wątki, to czemu ich nie badali? To jest po drugie, mi się wydaje, to można teraz sprawdzić, ale ja byłem posłem wtedy do opozycji, kiedy, ja nie wiem, czy ja nawet sam nie podpisywałem wniosku o powstanie tej komisji śledczej, musiałbym to sprawdzić, ale na pewno za tym głosowałem i Platforma wtedy była przeciwko powołaniu komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej. W związku z tym, no po prostu im to już się wszystko w tych głowach pomieszało. Oni próbują odwrócić kota ogonem, bo do ludzi, tak jak powiedziałem, dociera, że po prostu byli prorosyjskimi zasobami w Polsce i mówią o tym fakty i próbują teraz odwrócić kota ogonem. Ja, może pani poszukać, ale jestem przekonany, że takie głosowanie było w Sejmie, jak ja byłem jeszcze posłem polskiego parlamentu w opozycji, żeby powołać taką komisję śledczą. A Platforma była przeciw. To jeżeli mają do kogoś pretensje, to powinni mieć do siebie. Czyli taka komisja nie powstanie, no można powiedzieć, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości na pewno nic takiego się nie wydarzy. Tego nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że była szansa już dawno, żeby powstała, tylko wtedy Platforma była przeciwna. No jeszcze pamiętam, że Marek Falenta napisał list do pana prezydenta Dudy właśnie z hiszpańskiego więzienia, no i tam wskazywał, że właściwie wymienia 12 osób, które według niego uczestniczyły w aferze podsłuchowej. Zmienia z nazwiska. No i między innymi wskazywał na byłego już skarbnika Prawa i Sprawiedliwości, który pierwszy dowiedział się o możliwości pozyskania nagrań i polecił na kontynuację działań. I że to wszystko było też w porozumieniu z prezesem Kaczyńskim. Pamięta pan ten list na pewno? To znaczy, ale pani redaktor trzy wersety temu mówiła, że Falenta jest niewiarygodny. No to myślę, że to powinno zamknąć naszą rozmowę w tym zakresie. Bo ja nie wiem oczywiście, jak było, ale zgadzam się z panią co do jego wiarygodności. Wojciech pyta. Solidarna Polska sprzeciwia się rozwijaniu w Polsce OZE i uchodzi za partię prowęglową. A jak się panu podoba polskie powietrze zimą, którym oddychają pana bliscy i które niestety możemy wręcz zobaczyć na własne oczy? To znaczy tak, po pierwsze nie jesteśmy przeciwko OZE, ja jestem bardzo za OZE, tylko chodzi o to, żebyśmy rozróżnili, co jest ważne, a co nie jest ważne. To, co się liczy w ostatecznym rozrachunku, to są stabilne źródła energii, a są tylko 3 stabilne źródła energii. Węgiel, atom i gaz. I to najlepiej widać po kryzysie, który właśnie dotknął Europę, bo kryzys wyświetla wszystko, tą całą, oddziela to, co jest prawdą, a to, co jest propagandą. Otóż Holandia czy Niemcy, które mają chyba najwięcej energii z OZE, boją się, czy będą w stanie zapewnić własnym obywatelom energię na zimę. No właśnie dlatego, że OZE ma to do siebie, że jest niestabilnym źródłem energii. No i energię ma z wiatru, jest wtedy, kiedy wiatr wieje, a wiatr nie wieje zawsze. I nie ma dzisiaj jeszcze technologii, które by to magazynowały. Tak samo fotowoltaika. Ale nie mówię, że OZE miało być głównym źródłem energii. To po prostu tylko jako dopełnienie, pewna dywersyfikacja, jeśli chodzi o źródło energii. No to i tu jest zgoda. No i tu jest zgoda. Znaczy tutaj nikt z nas nie jest przeciwko temu. Przepraszam, mi telefon. Tylko w jakim procencie miało być te OZE? Jako źródło dywersyfikacyjne. Pozyskiwania energii. Inaczej, panie redaktor, róbmy jak najwięcej OZE, tylko po pierwsze tak, żeby się państwo opłacało i tak, żeby OZE było raczej backupem do stabilnych źródeł energii i raczej backupem 1:1, dlatego że tak jak pani mówię... Jak zaczęła rządzić Zjednoczona Prawica, to odchodzono od OZE. Nie, udział OZE w miksie energetycznym od czasu, kiedy rządzimy, co roku się zwiększa. Tak, od kiedy?
Od kiedy rządzimy? Od kiedy? Roku się zwiększył. Od kiedy? No to o ile się zwiększył w takim razie udział tego OZE w tym miksie energetycznym, jak to pan określił? No na pewno się zwiększa. To precyzyjne dane to pewnie można znaleźć w internecie, ale na pewno się zwiększa. Fotowoltaiki, jeżeli chodzi, no to po prostu jakieś naprawdę ogromne ilości w Polsce powstają. To może i powinno być więcej, tylko tak jak pani mówię, i rząd to powinien wspierać. Natomiast tak jak pani mówię, no to co się liczy w ostatecznym rozrachunku, to są stabilne źródła energii. Dlatego na przykład my jako Solidarna Polska złożyliśmy wniosek o zawieszenie ETS-u, po to, żeby Polacy mieli najtańszą energię w Europie. Jeszcze mogli ją sprzedawać wszędzie, żeby mogli sprzedawać węgiel jeszcze wszędzie. Najtańszą energię w Europie jest węgla i żeby ten węgiel mogli sprzedawać jeszcze wszędzie i na tym dużo zarabiać.